Dzień dobry Państwu i witamy serdecznie na spotkaniu inaugurującym premierę serialu Wotum Nieufności w Polsat Box Go. Scenariusz powstał na podstawie powieści obecnego z nami Remigiusza Mroza, a dzisiaj mamy okazję obejrzeć przedpremierowo pierwszy odcinek serialu, który od 14 października będzie dostępny w Polsat Box Go. Już od momentu zobaczenia scenariuszy wiedziałem, że to był... może być coś wielkiego. I realizacja tych scenariuszy potwierdziła, że to rzeczywiście tak wyszło. Wydaje mi się, że to jest ekranizacja, na którą wszyscy czekaliśmy, przynajmniej ci, którzy się interesują moimi książkami i tym, jak są przekładane na ekran. I powiem tak, chciałbym, żeby Wotum Nieufności było modelem, na podstawie którego się ekranizuje inne moje książki. Czy jesteś gotowa zostać pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? Pomyśleliśmy o tym, co by było gdyby, i tak założyliśmy sobie, że to jest moment, kiedy jesteśmy troszeczkę w przyszłość, to jest taka przyszłość z tą samą generacją iPhone'a. Ten zabieg pozwolił nam na pewną swobodę w opowiadaniu historii, która nie komentuje bezpośrednio naszej rzeczywistości, nie próbuje udawać jej, a w ten sposób jesteśmy w minimalnie alternatywnym świecie i to pozwala nam na pewną swobodę, pozwala nam na skupieniu się na tym, co opowiada historia, a nie jak ukształtowały się realia dookoła. To jest uniwersalny tekst, który może być nakręcony dzisiaj i który może być moim zdaniem, nie wiem czy się Remigiusz ze mną zgodzi, i napisany za 10 lat, bo napisałeś go 10 lat wcześniej i wszystko się zgadza. Jest to piękne kino, dlatego specjalnie nie mówię o tym serial, bo dla mnie to jest kino. Jeśli teraz wycofamy się z tego, co już ogłosiliśmy, skompromitujemy go w oczach opinii publicznej i zagranicy. Ogłoszę, że czuję się na siłach, by pełnić funkcję do wyborów za 2 miesiące. Moim zdaniem autorzy scenariusza wyciągnęli całą esencję tego dobra z książki, to po pierwsze. Ale po drugie, ja też pracując nad tym serialem, mogłam się wesprzeć tym wszystkim, co Remigiusz opisał gdzieś pomiędzy słowami. To, jak opisuje motywację mojej postaci, to było bardzo ważne. To jest bardzo ważny budulec roli dla aktora. To też jest fascynujące, bo to są też ludzie sprawczy, którzy mają bardzo mocne ego i tak dalej. To jest też bardzo opowieść o fascynujących ludziach i o fascynujących mechanizmach i myślę, że to będzie bardzo intrygujące dla widzów obserwować to. Tutaj mamy wszystko, cały ten miks, którego widzowie szukają i dlatego bardzo się cieszę, że mamy możliwość zaprezentowania od 14 października na wyłączność u nas serialu. Ekranizacja powieści Remigiusza Mroza. Wotum nieufności. Czy jesteś gotowa zostać pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? Pewne tajemnice państwowe są poza twoim zasięgiem. Nie udawaj, że nie wiesz, że to się wszystko ze sobą wiąże. Aż tak bardzo potrzebujecie swojego człowieka w pałacu. Aż tak potrzebujemy stabilnej władzy państwowej. Premiera Wotum nieufności. Tylko w Polsat Box Go.